tajemniczych podziemiach, oprowadzani przez jeszcze bardziej tajemnicze postaci, poznawać będziemy toruńskie legendy. Przewodnicy oprowadzają po 6 stanowiskach, każde ilustruje inną legendę. Zwiedzający będą mogli również zbudować mur krzywej wieży i potem sprawdzić, jak im poszło, bo najważniejszym elementem w domu toruńskich legend jest interakcja. Nikt nie wpadł na pomysł, by legendy swoich miast, swoich rejonów pokazać w inny, interaktywny, teatralny sposób, taki jaki my to czynimy. Nie dość, że one są ciekawe, one legendy, no to jeszcze można by powiedzieć, że Toruń zasługuje, wart jest tego, by tworzyć nowe atrakcje turystyczne właśnie tego typu interaktywnego, w którym goście przyjdą, sami doświadczą, przeżyją, zrobią, wykonają coś z nami, animatorami. Każda legenda przygotowana jest w 3 wersjach w zależności od grupy wiekowej, do jakiej jest skierowana. Na jednym ze stanowisk odtworzono w mniejszej oczywiście wersji dzwon Tuba Dei. Można go wprawić w ruch tak, jak to robią prawdziwi dzwonnicy w katedrze świętych Janów. Pilnuje go Dżuma. Ja wcielam się w postać Dżumy, czarnej śmierci, zarazy. Mam przy sobie takie szczury, które symbolizują właśnie zarazę. Chcemy pokazać, że kiedyś ludzie nie znali chorób i bali się właśnie epidemii różnych. Zaraz myśleli, że to jest kara za grzechy. Szczególnie bano się roku 1500, wtedy pieszczono nawet koniec świata, dlatego mieszczanie postanowili odlać dzwon Tuba Dei. W domu toruńskich legend jest też stanowisko pokazujące, jak karano za przewinienia w średniowieczu. Takie miejsca funkcjonowały też w Toruniu. Na tym stanowisku mówimy o tym, jak męczono ludzi drzewiej. Znaczy nie tak dawno temu nawet, za moimi plecami kruk, taka klatka, w której zamykano nocnych pijaków, awanturników, taka wytrzeźwiałka na wolnym powietrzu. W domu toruńskich legend można także poznać opowieści o flisakach, o wizycie króla Władysława Jagieły w Toruniu, któremu mieszczka wylała pomyje na głowę, i o pierwszym zamku, jaki zbudowali krzyżacy na naszych ziemiach. Placówka mieści się przy szerokiej 35.